Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, to oczywiście zachęcam do naciśnięcia przycisku subskrypcji, żeby być na bieżąco z jakimiś dramami, nie dramami, zazwyczaj dramami, bo z tego co zauważyłam, to lubicie dramy i drama time, czyli tutaj tutejszy hashtag, że tak powiem. Możecie też kliknąć łapkę w górę, jeżeli lubicie taką tematykę albo lubicie TikToka czy coś, bo dzisiejszy temat trochę się z tym wiąże, ale zanim do tego przejdę, też zapraszam na Instagrama. Link macie w opisie oczywiście. Też tam dodaję zdjęcia, nie wiem, możecie odwiedzić, będzie mi miło na pewno. A tak, a dzisiaj w sumie porozmawiamy sobie trochę o Renegade, czyli najpopularniejszym bodajże tańcu na TikToku w tym momencie. A tak dokładniej to będę dzisiaj trochę mówiła o drodze, jaką przeszła Jalaya, czyli twórczyni tego tańca, jakże popularnego tańca, żeby dostać się tu, gdzie jest, bo zawalczyła o to całkiem niedawno. W tym momencie ma ona ponad 1 000 000 followersów na TikToku, na Instagramie tam ma, ostatnio miała 294 tysiące, więc pewnie teraz ma z 300 coś, znając życie. Ale tak udało się, w ogóle ma ona 14 lat, powiedzielibyście, bo jestem w szoku, naprawdę, to właśnie w New York tam się pojawiło, później o tym oczywiście powiem jeszcze dokładniej. Pojawiła się informacja właśnie, że ona ma 14 lat, pochodzi z Atlanty i stworzyła ten taniec. Patrząc na to, że ona ma 14 lat, to Daniel Cohn rzeczywiście może mieć to 13, niedługo 14 lat, mamy 2020 rok, będzie miała urodziny w tym roku. Także tak, tak to jest możliwe. Wiem, że znowu tutaj zahaczam o Daniel Cohn, ale już tyle filmików o niej zrobiłam, że hit. Ale tak, także Jalaya generalnie chodziło o to, że Charlie D'Amelio na przykład, czy tam Addison Rae rozsławiły się między innymi przez ten taniec, głównie to w sumie Charlie D'Amelio. Gdyby nie ten taniec, to Charlie nie byłaby tak sławna jak jest. Ale działa to też w drugą stronę, gdyby nie Charlie, to ten taniec też nie byłby taki słynny. Charlie w tym momencie ma ponad 28 milionów obserwatorów na TikToku. Nie wiem szczerze, czy ktoś ma więcej. Jeżeli wiecie, czy ktoś ma więcej, czy ona ma najwięcej na TikToku, to możecie dać znać, bo w sumie jestem ciekawa. Ale generalnie to dzięki TikTokowi udało się Charlie wystąpić w reklamie. Została również zaproszona przez Ellen, przez NBA i przez Jennifer Lopez, z którą tańczyła, także wow! Ale zanim przejdziemy jeszcze do Addison, to chciałabym Wam tutaj szybko pokazać coś, bo dostałam od Labilab, to jest w sumie aplikacja, to jest też stronka internetowa, zdjęcia, wiecie co? Bo zamówiłam sobie zdjęcia, tak jak widzicie, tutaj mam takie kwadratowe fotki powieszone na sznureczku, to coś podobnego sobie zamówiłam, właśnie to jest 88 sztuk, tu są pewnie 44 i tutaj też są 44 sztuki w takich słodkich opakowaniach ze wstążeczką. Także dzisiaj właśnie dostałam tą paczkę i stwierdziłam, że się z Wami podzielę w sumie, bo często dostaję pytania, skąd mam te zdjęcia, jak, gdzie je zamówiłam, jakie, nie wiem, skąd je mam w ogóle, że są takie kwadratowe, a Instaxa nie posiadam. Zresztą z Instaxa te zdjęcia nie są, nie wychodzą kwadratowe, tylko takie prostokątne, ale nieważne. Było zawsze dużo pytań o te zdjęcia i tak dalej. Ja w sumie nie wiedziałam, czy istnieje taka stronka, taka aplikacja, gdzie można zamówić właśnie takie kwadratowe zdjęcia. I tutaj się okazuje, że słuchajcie, jest. Ja z tymi musiałam coś tam w ogóle kombinować, żeby takie dostać. A okazuje się, że to jest mega proste w ogóle. Jest to stronka Labilab. I już Wam zaraz pokazuję, jak to wygląda. Jeśli chodzi o rozmiar tych zdjęć, to są one 8x8 cm. Centymetra? Nieważne. Tak czy siak właśnie mają taką fajną białą obwódkę. I strasznie mi się podobają. Tutaj Wam mogę pokazać jakieś niektóre z nich, które proszę bardzo wywołałam. Są spoko, serio jakości. O, tutaj jakieś ze studniówki, jakieś z Włoch. Zapraszam Was na ich stronkę. Zaraz Wam jeszcze coś tutaj dogram, co oni tam mają na stronce, bo mają też jakieś w ogóle albumy. Mam dla Was też, słuchajcie, 20% zniżki na ich stronce na hasło Dominika Kuzio 20. Także proszę bardzo, tutaj macie mój kod zniżkowy.
Będzie on ważny do 19 kwietnia. Okej, także na stronce Labiap możecie stworzyć własny album zdjęciowy. Oprócz tego można właśnie zamówić zdjęcia kwadratowe, tak jak pokazałam, ale są one w różnych ilościach, w różnych rozmiarach i są wodoodporne, także świetnie. Oprócz tego oczywiście zdjęcia tradycyjne i nawet, słuchajcie, magnezy z własnymi zdjęciami wybranymi przez Was i memory, gra w memory z własnymi zdjęciami. Super pomysł na prezent według mnie. I link w opisie oczywiście. Okej, teraz przejdźmy do Addison Rae. Ona też się troszkę rozsławiła w sumie dzięki tej piosence. W tym momencie ma piosence. Piosenka nazywa się Lottery, nie Renegade, ale Lottery. Dzięki temu tańcowi. Tak, także Addison ma 17,5 miliona obserwujących w tym momencie. I tak jak Jezus. I tak jak Charlie jest w The Hype House. Teraz sprawa wygląda tak, że wiele osób myślało, że to Charlie wymyśliła ten taniec Renegade i wiele osób pytało w komentarzach, czy to ona go wymyśliła, czy po prostu go tańczy i tyle. Oczywiście okazało się, że tylko go tańczy i oryginalna kreatorka tego tańca stwierdziła właśnie, że zacznie walczyć o swoje. I mówić głośno o tym, że to ona jest twórcą tańca Renegade, czy to na live'ach, czy to na TikToku, wszędzie. Dziwują też, że NBA zaprosiło Addison i Charlie, żeby tańczyły ten jej taniec, a nie ją, bo to w końcu ona go stworzyła. Tak samo myślę, że większość z Was widziała ten filmik, gdzie Addison uczy cheerleaderki właśnie tego tańca. I tutaj też ją to wkurzyło właśnie, że to ona go wymyśliła, więc czemu jakaś inna osoba uczy cheerleaderki jej tańca? To jest coś nie w porządku. No i generalnie chodziło jej o to właśnie, że miała problem do właśnie tych wszystkich ludzi, którzy powielali jej taniec, a nie oznaczali jej w opisie i nikt nie wiedział przez to, kto jest twórcą tego tańca. Tego znacznika nikt jej nie dał i żeby inni mogli sobie kliknąć, że o, to ona stworzyła ten taniec, no i nikt tak nie zrobił i ona jest po prostu oburzona. Była oburzona, bo sytuacja się w ogóle obróciła o 180 stopni, ale o tym zaraz. Jeśli ma być szczera, to w sumie nie dziwię się tej dziewczynie, bo wyobraźcie sobie, jakby postawcie się w jej sytuacji, wyobraźcie sobie, że wymyślacie jakiś taniec, nagle on idzie po prostu jak burza w aplikacji TikTok chociażby i strasznie dużo osób do niego nagrywa, przy czym nikt Was nie oznacza w opisie i przy czym jeszcze dwie dziewczyny dzięki mnie, między innymi dzięki temu tańcu się rozsławiają jeszcze bardziej, także no, to ją bolało. Ale całe szczęście udało się tej kreatorce rozgłosić tą sytuację na tyle, że New York Times napisał o niej artykuł. Wtedy zaczęła ona być coraz bardziej zauważana przez inne osoby, przez nawet jakichś twórców, przez jakichś celebrytów i ludzie zaczęli rzeczywiście przyznawać jej rację, że rzeczywiście to ona w sumie powinna być teraz sławna. Inni zaś twierdzili, że robi to dla zasięgów. Ale kurze, w sumie ona stworzyła ten taniec, więc zasługuje na te zasięgi. Nie żeby coś. Ale udało jej się, słuchajcie, sukces, misja zakończona sukcesem. Spotkała się z Charlie i z Addison. Razem nagrały TikToka właśnie do Renegade. W dodatku nie do tej skróconej wersji, do której każdy nagrywa, tylko do tej pełniejszej. I tak, i Jelaya nauczyła dziewczyny oryginalnej wersji Renegade i razem nagrały tego TikToka. I w dodatku Charlie napisała w opisie tego TikToka. Kochani, chciałabym Wam przedstawić Jelaya. Bardzo cieszę się, że nauczyła mnie oryginalnej choreografii, którą stworzyła. Jest najlepsza. Addison również wstawiła tego samego TikToka i napisała: dziękuję bardzo Jelay za nauczenie nas oryginalnego tańca Renegade. Pokażcie jej miłość. Jelaya dzięki temu również została zaproszona przez NBA. Tym razem zatańczyła właśnie tam ten taniec i została w ogóle nawet uchwycona na Instastory przez Kim Kardashian. Także wow. Addison również zatweetowała: nauczysz mu się oryginalnego tańca Renegade od Jelay. I wstawiła ten filmik. Potem udostępniła
wyświetliła też tweeta K-Camp, który dziękował Jelai i Skyler za sprawienie, że piosenka Lottery stała się najpopularniejszą piosenką na świecie, czy tam największą jakby, no w sumie jedno i to samo. I Addison napisała: Tak się z nią cieszę, zasługuje na to. Zasługujecie na to, bo tam były dwie dziewczyny w sumie. Potem też Jelaya pisała właśnie, żeby nie chodziło jej o to, żeby hejtować Charlie czy Addison, tylko ona po prostu chciała, aby dziewczyny ją oznaczyły na tych TikTokach, na których tańczyły jej taniec, i o to jej chodziło, i że nie ma problemu jakiegoś do dziewczyn, i że one robią to, co kochają, i nie ma w ogóle z nimi problemu. I Addison jeszcze zatweetowała: bardzo mi przykro z tego powodu, otagowałam cię w komentarzach do filmików, w których tańczyłam ten taniec. Kocham. No, także tak, sytuacja została wyjaśniona, bardzo mnie to cieszy, w sumie właśnie czekałam, aż się wyjaśni, bo wiedziałam o niej wcześniej, że właśnie ta dziewczyna pojawiła się w New York Timesie i że chce, żeby świat wiedział, że to ona jest twórcą tego tańca, i całe szczęście się rozwiązała ta sytuacja, dlatego też dla was nagrywam ten filmik. Mam nadzieję, że się cieszycie. Koniecznie w ogóle dajcie znać, co wy myślicie o całej tej sytuacji. Ja się bardzo cieszę, jakby ta dziewczyna naprawdę może być tutaj dla nas wszystkich wzorem pod tym względem, że walczy o swoje. My też musimy pamiętać, żeby właśnie walczyć o swoje, jeżeli wiemy, że coś nam się należy, jeżeli wiemy, że ktoś coś postąpił nie tak, to powinniśmy o tym mówić głośno i walczyć właśnie o swoje, tak jak ta dziewczyna walczyła o swoje, bo jej się należały te zasięgi i tak dalej, bo to ona stworzyła ten taniec, więc jak najbardziej na nie zasługuje, a ludzie rzeczywiście powinni ją oznaczać. Wydaje mi się też mimo wszystko, że dziewczyny nie miały złych intencji, Addison czy Charlie, bo wiecie, strasznie dużo osób nagrywało do tego tańca, do ten Renegade, i jakby nikt nie oznaczył Jelai, więc też nie może mieć problemu tylko do dziewczyn, chociaż Jelai też chodziło o to, że one się dzięki temu tak najbardziej rozsławiły, ale też z drugiej strony to nie ich wina, że się rozsławiły z tego powodu, bo widocznie tak dobrze zatańczyły ten taniec, że ludzie stwierdzili: o, zaobserwujemy je. I zresztą często też tak jest, że ludzie robią jakieś trendy, ja to często obserwuję właśnie na TikToku, że ludzie robią jakieś trendy i nie oznaczają twórców, bo też często nie wiedzą, kto jest tym twórcą, i na przykład zobaczą to u kogoś, albo na stronie głównej to zobaczą, i nie wiedzą, czy to ta osoba to stworzyła, czy może ktoś inny to stworzył, a niekoniecznie ta osoba, więc nie wiedzą, kogo oznaczać, i tak to właśnie potem wygląda, i właśnie są takie, potem powstają nieporozumienia między ludźmi, między twórcami. Ale bardzo się cieszę, że sytuacja została rozwiązana. Dziewczyny też bardzo fajnie postąpiły, mówię tutaj o Charlie i o Addison. Tak ciepło, wydaje mi się, że przyjęły Jelaię i właśnie zrobiły tego TikToka. Bardzo fajnie też, że Addison tak w to też głębiej weszła, że tak powiem, w tym sensie, że jeszcze tam tweetowała, właśnie kilka tweetów właśnie o tym pisała, i tak samo, że wróciła się do tamtych jej starych filmików, co pewnie scrollowanie zajęło jej trochę, i właśnie oznaczyła w komentarzach Jelaię, czyli właśnie twórcę tych tańców, także super. Nie wiem, czy Charlie też wróciła do tamtych i to zrobiła, ale przynajmniej stawiła tego TikToka właśnie z nią, gdzie cały ten taniec Renegade tańczą, i napisała właśnie, że to Jelaię jest twórcą, a nie ona, nie Charlie. Teraz Jelaię właśnie przed tą całą sytuacją to tam może miała z kilkaset tysięcy obserwujących, jeśli chodzi o TikToka. W tym momencie, tak jak już mówiłam, ma ponad milion i bardzo za szybko jej rośnie ta liczba, więc super, zasłużyła na to oczywiście. Też wiele osób jej właśnie zarzucało, że nie powinna tak się rzucać na dziewczyny, za to, że one są troszkę sławne z tego tańca, bo to jakby nie dziewczyn wina, że akurat TikTok stwierdził, że będzie cały czas dawał na strony główne. Jakby mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I tak, ale Jelaię według mnie tylko po prostu właśnie walczyła o to, żeby każdy wiedział, że to ona jest twórcą, a nie Charlie. I tyle. Zresztą dziwne troszkę, że tak późno się o tym dowiedzieliśmy. Nie wiem, czy ona już od początku mówiła o tym, że to ona jest twórcą tego tańca, czy
teraz stwierdziła, że o tym powie, bo już nie mogła patrzeć na to, że ludzie przypisują to Charlie czy tam Addison. To mnie ciekawi, czemu dopiero teraz, ale może cały czas właśnie o tym mówiła na live'ach i tak dalej i w ten sposób ją ten New York Times zobaczył i reszta się osób o tym dowiedziała. Więc to jest ciekawe, ale wywalczyła dziewczyna to, co chciała, więc brawo. I znowu to powtórzę, wow, że ma 14 lat i pojawiła się w New York Timesie. Wow, no... Gratulacje, ale no, udało się, więc bardzo się z nią cieszę z tego powodu. I kto by pomyślał, że TikTok będzie tak szybko po prostu piął się w górę, w sensie ja skazywałam to całe Musical.ly w ogóle na porażkę, naprawdę, ale teraz to się w ogóle przerodziło w jakiegoś jeszcze Vine'a, gdzie są takie śmieszne filmiki, które ja na przykład uwielbiam oglądać. I dlatego w ogóle między innymi oglądam w ogóle tego TikToka, że dla tych właśnie jakichś śmiesznych filmików. I wow, mega się rozwinął. Także też brawo TikTok za to, że tak ci się udało. Myślałam tutaj, że Instagram będzie tym takim najmocniejszym. Choć i w sumie wiecie co, w sumie jest, ale TikTok też dobrze sobie radzi, także. Jestem w szoku, ale pozytywnie mnie zaskoczył, że tak. Wracając jeszcze właśnie do tej sytuacji, też wiele osób uważało, że to była kwestia tego, że Jalaya jest osobą czarnoskórą. I stwierdzili właśnie, że to jest właśnie ten jakby problem ludzi, bo dziewczyny są białe, Addison i Charlie są białe i dlatego one się rozsławiły, bo są białe, a Jalaya nie jest biała i dlatego się, wiecie, nie rozsławiła. Więc to też ludzie tak mówili o tym. Czy to było rzeczywiście to, ta przyczyna? Nie wydaje mi się, ale ciężko mi to stwierdzić, jakby serio, właśnie ludzie tam mówili, że właśnie tak są traktowani czarnoskóry, tak są traktowane czarnoskóre osoby, że nie przyznają się tych samych praw, jakichś racji i tak dalej. Dajcie znać, czy uważacie, że to też było przyczyną, że tak się stało, a nie inaczej, że o Jalayi było cicho, dopóki New York Times o tym nie napisał. Jestem ciekawa serio, co na ten temat uważacie. No ale tak szykuje nam się nowa gwiazda TikToka, Jalaya, 14-letnia Jalaya. Ale to by, słuchajcie, w sumie było na tyle. Dawajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie. Przypominam o właśnie kodzie Dominika Kuzio 20 na minus 20% na takie cuda, takie zdjęcia. Link w opisie, pamiętajcie, możecie obczaić właśnie tą stronkę. Polecam. Takie dekoracje można sobie zrobić. Bardzo spoko sprawa i tak, i zapraszam też oczywiście na Instagrama, też w opisie zostawiam wam, zawsze wszystko jest w opisie, jakbyście byli ciekawi, no, czegokolwiek, także w opisie wszystko i możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten filmik i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmikami, dramami i tak dalej, także tak. To na tyle w sumie. Życzę wam miłego dnia, miłej soboty. Chyba w sobotę to wstawię. Zobaczymy. I do następnego. Pa, pa.